Proszę Państwa, to, że te media robią złą robotę, to wiadomo, że to są wszystko szpiedzy. Ja nie wiem, po co jeszcze Polska trzyma takiego konia trojańskiego. To było oczywiste. Przecież niech Państwo popatrzą. Sam Wałęsa, mądry, niemądry, na chłopski rozum to wszystko wziął i po prostu wie, że media niszczą, źle mówią, psują, podkopują. No, robiąc złą robotę tym wszystkim, którzy są u steru władzy. Mareczek się podnieca. Mareczek się podnieca. Państwo zobaczą. Mareczek. To Mareczek się podnieca, gdy u niego. Państwo zobaczą. Mareczek ma wielki łeb psychiczny. Ja mu mówię o tym odkurzaczu Olimp, że mamy za mały ten pokoik, tam gdzie my po prostu nocujemy, mieszkamy i tak dalej. Że ten odkurzacz Olimp jest za duży i chcemy się po prostu pozbyć tego odkurzacza. A on chce jeszcze mi materac wcisnąć, jeszcze i to wcisnąć. No po prostu czubek, no. Ja mówię najpierw jedno, potem drugie. No. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Koncita. Także proszę być z nami. Proszę Państwa, no ten ciekawy film XIX-wieczny, epicki poemat o uczennicy Instytutu Smolnego w Sankt Petersburgu oraz Wilhelmie II, ostatnim cesarzu Niemiec, homoseksualiście, że dla niego polowania były no, jego najweselszym, odprężającym punktem życia. Wielokrotnie polował u księcia Radziwiłła w okolicach Nieświeża. Tymczasem jej dorosłe życie to pasmo ciąż, porodów i lekarstw. Film pokazuje los młodej kobiety w nieoczywistych kontekstach. Jest oparty na faktach i utrzymanym w opiumiczno-poetyckim klimacie. Wszystkie leki w XIX wieku były na bazie opium. Zdjęcia miały miejsce w Sankt Petersburgu, Wilnie, Święcianach, a Warszawa, Sztokholm i Gothenburg robią za XIX-wieczne kresy wschodnie. Serdecznie Państwa zapraszamy w internecie. El Mercedes, proszę Państwa, Ela Knorr. Wiesiolandia Plus, Kinoteka 2.18, Blady Shadows, Krwawe Cienie, te nazwy, w które Państwo wejdą, to zawsze będzie coś na temat tego filmu Blady Shadows. Serdecznie Państwa zapraszamy.